Cześć, witajcie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie, ogólnie dzisiejszy film to będzie taki trochę chwalipost. Chciałem wam pokazać, jakich dokonałem nowych inwestycji u siebie w pracowni i mam nadzieję, że to będą już ostatnie w tym roku, już nic więcej. Dobra, i zaczynamy od samych konkretów, a konkretem jest między innymi ta oto. Cóż to się wydarzyło? Ta oto przepiękna frezarka Hammer F3 razem z niedużym stołem formatowym, ale jak najbardziej wystarczająca. W końcu doczekałem się frezarki. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze służyła. Już udało mi się coś na niej popracować. Jestem zadowolony. I są takie rzeczy, o których myślicie, a na co mi to potrzebne, radzę sobie inaczej, więc w sumie nie potrzebuję czegoś takiego. Ja też tak uważałem do momentu, aż popracowałem troszeczkę na niej i zrozumiałem, jak frezarka jest pomocna i potrzebna przy pracy na pracowni w stolarni. Cóż na tą chwilę mogę o niej powiedzieć? Model F3 firmy Hammer. Do tego posuw trzyrolkowy firmy Felder. Silnik jest... A, muszę wyłączyć ten telefon. Kto to tak do mnie? Patryk Olender. Dobrze, jak zawsze. Poczekajcie, wyłączę telefon. Dobra. Już. Silnik 4-kilowatowy, trójfazowy, bo akurat taką mam instalację. Do tego osobno jest podpięty jest posuw, również do instalacji trzyfazowej. A kolega z kanału Pira z Oko pytał się, jaka jest szerokość, czy się zmieści mu w drzwiach. Dokładnie 80 cm, więc przez troszeczkę większe drzwi spokojnie się zmieści. Umówmy się, to jest taka frezarka troszeczkę sportowa. Nie ciężka, nie duża, nie masywna, ale tak na przykład jak na moje potrzeby, to w zupełności wystarcza. Przynajmniej tak mam nadzieję, że wystarczy. Robiłem sobie już podstopnicę, robiłem podfrezowania w deskach do krojenia i działa to naprawdę ekstra. Na dużym, solidnym ramieniu mamy posuw. Nie, ogólnie trzeba przyznać, że jestem z tego sprzęciku przynajmniej póki co bardzo, bardzo zadowolony. I przechodząc dalej, to co mi mówiliście, że powinienem sobie kupić, no to w końcu udało się zdobyć, czyli stoliki nożycowe FAT, FAT 300 akurat w tym wypadku w liczbie 2. O, z tego jestem bardzo zadowolony już teraz, bo widzę, ile mi oszczędzą cierpienia w momencie, kiedy musiałem jakieś ciężkie blaty nosić na piłę formatową. No to w tym momencie taki stolik no idealnie się do tego nadaje. Jak chcecie sobie coś zrobić, na przykład wyżej, tak jak ja lubię mieć czasem wyżej blaty, można sobie go podpompować. Jeśli chcecie niżej, no to na dole tutaj jest dźwignia. Wystarczy to podnieść i całość ładnie schodzi w dół. Jak chcecie wyżej, wystarczy znowu podpompować, całość wtedy idzie do góry. Zobaczcie, ja teraz pompuję do góry, jakie to jest wszystko stabilne. Jest to wyważone. No zobaczymy, jak się będzie to sprawowało, ale jak na razie jest ekstra. Ok, to jest takie jedno zastosowanie, ale żeby pokazać,
jakieś inne możliwości, to okej, zróbmy tak. Ten stół, który tutaj widzicie, na pewno wiecie, lity, bukowy, grubości 10 cm, wielki, ma 2,30. Naprawdę, naprawdę bardzo ciężki. Ciężko go w ogóle podnieść, stojąc tutaj z jednej strony, tak go unieść do góry. A teraz zobacz, najpierw sobie obniżę go, stolik. Mamy. No i pompujemy. Całość idzie do góry, bez żadnego wysiłku, tylko noga pompuje. No i zobaczcie, jeden stolik. Także w tym momencie przenieść ten blat, przewieźć go, przesunąć, czy tak jak ja robię stoły swoje loftowe, duże, także podnieść cały blat, przykręcić nogi od spodu, czy odkręcić, żaden problem. Bez żadnego dźwigania, jedną nogą wystarczy to zrobić. Naprawdę, z tych stolików podejrzewam, że będę bardzo, bardzo zadowolony. Ich nośność jest przynajmniej nominalna, 300 kg. Podejrzewam, że wynika to z siłownika hydraulicznego. No i 300 kg dla takiego stolika to jest naprawdę... Znaczy 300 kg to ogólnie jest już dużo, więc myślę, że jak na moje potrzeby to ho, aż nadto. To sobie na razie zostawimy w takiej pozycji i idziemy dalej. Idziemy w tym momencie do piły formatowej, bo tutaj no, bardzo istotna rzecz, czyli docisk mimośrodowy. Wszystko bardzo solidne. Działa to w ten sposób, że po prostu podkładamy sobie jakiś element, jakąś dechę, blat, cokolwiek, co byście chcieli ścisnąć. Tylko i wyłącznie zaciskacie jednym ruchem, bez większego wysiłku. I już można cały blat przesuwać. Tutaj na pewno nam nic nie drgnie. Sam, jak go odkręcicie, ten docisk mimośrodowy, no to on już sam w sobie jest bardzo ciężki. Przez to, że po prostu jest zrobiony z pełnego profila, znaczy z pełnego profila, z pełnego pręta. Tutaj się nic nie wygina. Też właśnie przy jakichś większych blatach albo przy jakichś cięciach, które są troszeczkę bardziej niebezpieczne, no to on super sobie w takich sytuacjach poradzi. No i mówię, też jakaś taka rzecz, którą już miałem od dawna w planie kupić, ale jakoś nigdy nie było ani funduszy, ani nie było na to czasu. I jeszcze jak jesteśmy przy pile formatowej, taki drobiazg wydaje się, naprawdę. Uchwyt, rączka. Tak mi strasznie brakowało tej rączki. To akurat jest naprawdę już taki drobiazg. Ale po co w ogóle jest ta rączka? Najczęściej jak tnę jakieś drobne elementy, powtarzalne cięcia, to o, tutaj muszę sobie odsunąć stolik, bo mi akurat przeszkadza, więc odepnę tylko, jest i można przesunąć. Ok, teraz nie będzie mi nic przeszkadzało. Jeśli mam jakieś takie drobne, niedługie cięcia i cały czas mniej więcej pracuję w tej przestrzeni, chciałem sobie zrobić w ten sposób, że po prostu blokuję sobie tutaj ten uchwyt i stojąc w takiej pozycji, nie wiem czy będziecie widzieć, poczekajcie, odsłonię sobie kamerę, stojąc w takiej pozycji, także ten uchwyt opiera mi się na tyłek, ja mogę całym stołem formatowym operować tylko i wyłącznie biodrami. Jest to bardzo, bardzo wygodne i troszeczkę mi tego brakowało, czyli kolejne po prostu usprawnienie pracy, ułatwienie samej obsługi dużej maszyny. Ale to jeszcze nie wszystko, ale już prawie wszystko. Przejdźmy jeszcze do
grubiarko wyrównarki Felder AD951 i zapytacie się, a cóż tutaj jeszcze można było wymyślić, jak ta maszyna już jest kompletna. No prawda, kompletna, ale zawsze można w jakiś sposób uzupełnić taką maszynę, choćby taką dużą. A co tutaj się zmieniło? Specjalnie w tym momencie obróciłem i już przezbroiłem ją na grubościówkę, bo same zmiany przy tej maszyny dotyczą właśnie tylko i wyłącznie grubościówki, a tak naprawdę chodzi o blat tutaj i podawczy, i odbiorczy, tak? Znaczy blat przy grubościówce. Z jednej strony, od strony podawczej, przyszła mi rolka, która będzie ułatwiała mi wkładanie, pozycjonowanie materiału, w szczególności jakichś dużych elementów, w momencie, kiedy wkładam. A z drugiej strony doszedł taki wielki, olbrzymi blat od strony odbiorczej, zakończony również rolką. I co mi to dało w tym momencie? W tym momencie, jak wezmę sobie metrówkę i licząc tak, muszę sobie trochę bardziej ją rozsunąć, bo to nie takie proste, licząc od samej tam rolki do tutaj do końca, w tym momencie jest no prawie 150 cm. Także cała długość blatów przy grubościówce ma w tym momencie 150 cm i nie muszę się w tym momencie naprawdę już martwić o żadne podebrania materiału. Samo korzystanie z takiej maszyny jest dużo prostsze. Troszeczkę się obawiałem, czy cały taki blat, taka dostawka nie wpłynie na samo podnoszenie blatów góra-dół, ale nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście tam silniki sobie dobrze z tym radzą. Ta dostawka to też nie jest jakaś tam, powiedzmy, blaszka. Jest to kawał żelastwa. Było to ciężkie do montażu ze względu właśnie na wagę, ale co z tego? Co to daje? W tym momencie naprawdę to jest tak solidne, że można sobie na tym siąść. Nogi do góry i nic się z tym nie dzieje. Także no, trzeba przyznać, że jest to solidne rozwiązanie. I to chyba wszystkie niespodzianki, które przyniósł ten tydzień. Znaczy niespodzianki. Niespodzianek było więcej, pracy było dużo więcej. Nie dość, że musiałem kończyć schody. Jeszcze tutaj, jak widzicie, cokoliki pomalowane przynajmniej dwa razy. Jeszcze będą do malowania. No i tak, no przyszły te maszyny. Też serwisanci musieli je to wszystko poskładać. Też, żeby to zrobić solidnie, no to kilka godzin to zabrało. Także działo się. Jeszcze oprócz tego robiłem ciekawe łóżko. Może pokażę Wam zdjęcie, bo to fajnie wyszło. I już niedługo prawdopodobnie będę robił jeszcze raz takie łóżko, praktycznie identyczne. Jeśli Wam się to podoba, to napiszcie w komentarzu, to możliwe, że nagram nawet film, jak zrobić takie łóżko, bo sama konstrukcja jest dość prosta, a wizualnie bardzo ciekawie to wygląda. W dzisiejszym filmie to już chyba tylko to wszystko. No dzisiaj nie będzie realizacji, chciałem Wam tylko pokazać, bo już widziałem, że pod ostatnim filmem nawet zaczęliście się pytać o te nowości, co to tam poprzychodziło. No, na razie no to tylko tyle chciałem Wam powiedzieć. No, na pewno w kolejnych realizacjach one się gdzieś tam będą pojawiały te maszyny i te przystawki, ale na tą chwilę, no cóż, aha, jeszcze ten facik, który cały czas dzielnie tutaj trzyma ten mój ciężki blat. Zwolnimy go. I jest. I siedzi.
No miał co dźwigać. Mówię, jakby tutaj, jak ktoś do mnie przychodzi, zawsze mówię, spróbuj dźwignąć ten blat. Spróbuj, weź do ręki, spróbuj dźwignąć. Wcale nie takie to łatwe, a Fat sobie bardzo dobrze z tym daje radę. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę. I widzimy się już niebawem, widzimy się w kolejnej realizacji. Trzymajcie się, cześć!